Szanowni Państwo, dobry wieczór. Tak się umawialiśmy tutaj, że zaczniemy sobie taki cykl ogólnie zatytułowany Na czym polega chrześcijaństwo, ponieważ akurat ta tematyka poruszana w ostatnich kilku naszych filmach cieszyła się dosyć dużą oglądalnością, dosyć dużą popularnością, więc postanowiłem właśnie pociągnąć to dalej, bo ludzie, jak z doświadczenia mojego wynika, nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Naprawdę nie bardzo wiedzą. Chodzą nieraz ludzie po ulicach i wrzeszczą: Wielka Polska Katolicka! Myśmy z kolegą takich przepytali raz i nie potrafili 10 przykazań po kolei wymienić. Więc o co tu w tym wszystkim chodzi? Na czym to wszystko polega? A jest to rzecz bardzo ważna, dlatego że tu chodzi o rzeczy, w gruncie rzeczy, najważniejsze dla człowieka, tak naprawdę, najważniejsze, kluczowe. Jeżeli tu gdzieś byłby jakiś błąd w rozumieniu pewnych spraw, no to skutki mogłyby być opłakane. Na czym to chrześcijaństwo tak naprawdę polega? Ja kiedyś takie pytanie zadałem Świadkom Jehowy: co mam zrobić, żebym był zbawiony? No to mi on powiedzieli tak: no wie pan, no tutaj trzeba najpierw przyjąć orędzie Świadków Jehowy, potem trzeba przychodzić na zebrania zboru, trzeba się poddać nauczaniu, później trzeba się ochrzcić tutaj w zborze Świadków Jehowy, no później trzeba po domach tam chodzić, prawda, z orędziem i tak dalej, i tak dalej. A ja mówię: zaraz. I tam mi wymieniają tyle tych różnych warunków. A ja otwieram Dzieje Apostolskie. Kiedy apostołowie w więzieniu siedzieli, strażnik zapytał: panowie, co mam robić, żebym dostąpił zbawienia? A co mu odpowiedziano? Uwierz w Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony ty i dom twój. O żadnym chodzeniu na zebrania, o żadnych innych rzeczach nie było mowy, prawda? Ale dzisiaj tak samo ludzie myślą, że to wszystko jest tak, że mam się nawrócić, chodzić do kościoła, przystępować do sakramentów i będę zbawiony. No nie tak. To jest nie tak. Musimy to sobie poprostować troszeczkę. Musimy sobie to troszeczkę poprostować. Jest przede wszystkim kwestia terminologii. Co to znaczy? Ja bardzo nie lubię żargonu takiego kościelnego. Niestety jesteśmy przyzwyczajeni do tego żargonu. I zobaczymy sobie, że używając pewnych słów, bardzo często ludzie nie wiedzą, o co chodzi tak do końca. Co to znaczy być zbawionym? Kto mi odpowie na takie pytanie? Co to znaczy być zbawionym? Ja słyszałem wiele odpowiedzi. A to znaczy pójść do nieba i tak dalej. I tak i nie. I tak i nie. Bo ludzie to wszystko przerzucają gdzieś w jakieś życie pozagrobowe, pośmiertne i tak dalej. Nie. Jest taki grecki wyraz, soteria, to znaczy ratunek. Być zbawionym, to inaczej być uratowanym. Ale jeśli uratowanym, to od czego? Z czego? Właśnie. Z czego? Jest jakaś rzeczywistość, jest jakaś sytuacja, w której człowiek tkwi i jeżeli nie zostanie z tego czegoś uratowany, to przepadnie. Co to jest ta rzeczywistość, w której człowiek tkwi po uszy, jeżeli nie zostanie z tego wyciągnięty, to przepadnie. Biblia nazywa to ogólnie światem. I mówię: nie upodabniajcie się do tego świata, nie bierzcie wzorów z tego świata i tak dalej, i tak dalej. Genialny film Matrix. Genialny film. Ta pierwsza część zwłaszcza. Człowiek normalnie niby funkcjonuje, a potem dowiaduje się, że to, w czym funkcjonuje, to nie jest realność, to nie jest rzeczywistość. To jest jakaś ułuda, w której on tkwi. Że jest jakiś świat prawdziwy, jakiś świat realny. Ale on musi zostać wyrwany z tego Matrixa i przeniesiony do świata realnego. I ten Morfeusz przychodzi i daje mu dwie tabletki. Jeżeli chcesz wracać do tego starego grajdoła, to masz tą tabletkę, łyka i wracasz do swojego Matrixa. Ale jeżeli chcesz poznać rzeczywistość, chcesz poznać świat realny, nie ten sztuczny stworzony przez komputery, to musisz łyknąć tą tabletkę. Ale to cię, bracie, będzie kosztować.
Nie to, że sobie na łąki zielone, gdzieś tam na pole elizejskie trafisz, prawda, i będziesz ambrozję sobie spijał, tylko czeka cię ciężka walka, codzienna ciężka walka, bo zauważmy, co się dzieje. Kiedy ten późniejszy Neo zostaje z tego Matrixa wyrwany, to zostaje podłączony pod taką aparaturę, która pozwala mu odbudować wszystkie mięśnie, tkanki, to wszystko, bo w tym Matrixie to był po prostu energia z niego była wysysana przez maszyny, a on się nie rozwijał i on by nie umiał nawet stanąć na nogach. I to wszystko trwało jakiś czas, odbudowanie tego całego jego systemu trwało jakiś czas. A jak już to se odbudował, to później był przystosowywany, wdrażany do czego? No do walki. I całe jego dalsze życie to była nieustająca walka. Cały czas walka, 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 walka. Więc nie nirwana jakaś, prawda? Tylko walka. Został uratowany. Czyli byśmy mogli powiedzieć tym żargonem kościelnym, został zbawiony. Został uratowany, wyciągnięty z tego Matrixa i on sam tego nie zrobił. To nie tak jak w bajkach o baronie Münchhausenie, że który twierdził, że sam się łapiąc za czuprynę wyciągnął się sam z bagna. Prawda? Nie. Tam w przypadku filmu Matrix to ten właśnie, ten Morfeusz go wyciągnął z tego, a jak to interpretujemy po chrześcijańsku, to Pan Bóg przychodzi i człowieka łapie i go wyciąga z jakiegoś bagna, stawia go gdzie indziej i teraz ten człowiek przez jakiś czas musi dojść do siebie, no bo żył w nierzeczywistości. Przypuśćmy, że człowiek ma lat 30, 40 czy 50, większość swojego życia przeżył w nierzeczywistości i musi zostać wyrwany z tej ułudy, w której żył, przeniesiony do świata realnego i nauczony funkcjonowania w tym świecie, bo nawet człowieka jak go przenieść, to on nie bardzo jeszcze wie, jak funkcjonować w tym nowym świecie, w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym otoczeniu. To jest to słowo zbawienie, to słowo soteria, ratunek. I po grecku soter, tłumaczony jako zbawiciel, znaczy ratownik dosłownie, ten, który ratuje. I drugie słowo, też pochodzące z żargonu kościelnego, nawracać się. W oryginale Nowego Testamentu takie słowo nie występuje. W greckim oryginale, mam tu grecki oryginał, pozaznaczałem różne miejsca, nie występuje słowo nawracać się. Nawracać się to jest hebraizm, jest takie słowo szuf. Jest słowo derek. Derek znaczy droga po żydowsku, po hebrajsku. Człowiek idzie drogą, idzie i w pewnym momencie albo ktoś mu mówi, albo on sam się orientuje, że idzie w złym kierunku, więc co on musi zrobić? Zawrócić. Czyli jak mówili kiedyś po chłopsku, nawrócić. Nawrócić się. Do krowy mówiono kiedyś, do konia, nawróć się. O. I co on robi? Zawraca. I co? Ale to jest ten sam człowiek, idzie tą samą drogą, tylko w odwrotnym kierunku. Tymczasem słowo w Nowym Testamencie, słowo przetłumaczone nieszczęśliwie, przetłumaczone na język polski jako nawrócenie, brzmi metanoia. Metanoia składa się z dwóch części. Meta, czyli coś odmienić przez coś tego, i nous, czyli umysł. Umysł. Metanoia to jest totalna przemiana umysłu. I serca też, w domyśle. To jest totalna przemiana. Czytamy, Jan Chrzciciel na pustyni głosił, czytamy w tłumaczeniach, chrzest nawrócenia. I następne słowo, pochodzące z żargonu kościelnego, chrzest. To jest baptisma metanoias. I nam się słowo chrzest, chrzcić, z czym kojarzy? Z jakimś pokropieniem czegoś tam, prawda? Tymczasem jakby zabytki archeologiczne świadczą o tym, jak kiedyś chrzczono. Po co w Poznaniu, w podziemiach katedry, ogromne, prawda, baptysteria, chrzcielnice? Człowiek schodził tam do tego czegoś i w tym była woda i go w tym zanurzano. I teraz dalej. Jan głosił co? Chrzest nawrócenia. Jaki
Jego chrzestna, jakiego nawrócenia. On później powiedział uczniom: Ego baptizo en dati. Ja chrzczę was wodą. Takie są tłumaczenia. Błędne tłumaczenia. Ja zanurzam was w wodzie. Tak powinno brzmieć tłumaczenie. W wodzie, nie wodą coś robię, tylko w wodzie. To nie jest tak, jak zielonoświątkowcy czy inni mówią o jakimś chrzcie Duchem Świętym. Nie ma czegoś takiego jak chrzest Duchem Świętym. Jest zanurzenie w Duchu Świętym. W Duchu, en pneumati. En, w Duchu. Nie Duchem z zewnątrz, w Duchu. Obraz. Mamy, przypuśćmy, akwarium czy wiadro, czy coś tam z wodą. Mam pustą szklankę. Ja tą szklankę zanurzam w tym i co? I jak wyciągam, to jest szklanka pełna. Tak, zanurzyłem w Duchu Świętym i jestem pełen Ducha Świętego. To są dopiero prawdziwe obrazy. Więc Jan Chrzciciel mówi, ja was zanurzam w wodzie. Nie chrzczę was wodą, ale po mnie przyjdzie taki, który będzie was zanurzał znowu w Duchu Świętym i w ogniu, a nie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Czyli z zewnątrz coś będzie coś tam robił. Nie. Człowiek dostępuje metanoi. Mamy to, ten wyraz powtarza się w Ewangelii Mateusza. Tak. Jan głosił właśnie baptizma metanoias, czyli ponurzenie, to staropolski wyraz, XVI-wieczny, tak zwani nurkowie, czyli anabaptyści używali bardzo chętnie tego wyrazu, ponurzać, zanurzać, ponurzać. I to jest właśnie, on głosi właśnie to, już wiemy, co to znaczy chrzest, więc używajmy tego słowa, głosi chrzest metanoi, czyli tej przemiany. Na co? I safias in amartion, na odpuszczenie grzechów, na odpuszczenie grzechów. I przychodziła do niego, jak czytamy, cała Jerozolima i kraina nadjordańska, wyznając przy tym grzechy swoje. Właśnie. W innych miejscach czytamy, wypełniły się czasy, czy wypełnił się czas, i przybliżyło się Królestwo Boże. I znowu nie nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, tylko przemieniajcie się. Metanoid. Przemieniajcie się. Bo nie chodzi o to, chrześcijaństwo nie polega na tym, tylko, że ja po pierwsze uwierzę w Boga, że Bóg istnieje, a święty Paweł mówi, he, ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Ale demony też wierzą i drżą. No kto lepiej od demonów, od szatana, kto jest bardziej pewny istnienia Pana Boga? Prawda? Także uwierzenie w to, że Bóg istnieje, to jeszcze z człowieka nie czyni chrześcijanina. Druga rzecz. Uznanie Jezusa. Kim jest Jezus? Prawda? Dobra. Wierzę, że jest Bóg. Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, że jest tym Mesjaszem, że jest tym Soterem, czyli tym, który wybawia, który ratuje. No i co z tego? Jeżeli przy tym pozostaję tym samym człowiekiem, jakim byłem, jeżeli się przy tym nie zmieniam, to ta wiara mi w niczym nie pomoże. Tylko mnie osądzi w dniu ostatecznym. Te słowa będą mi aktem oskarżenia kiedyś na sądzie Bożym. Wierzyłeś w Boga? Wierzyłeś, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym? A dlaczego się Go nie słuchałeś? Dlaczego nie wypełniałeś Jego przykazań w życiu codziennym? Tak? Dlaczego się nie zmieniłeś? Dlatego twoje życie się nie przemieniło. A przecież w Nowym Testamencie jest napisane wyraźnie, jak wół, że kto jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. I właśnie kluczem do chrześcijaństwa jest właśnie ta metanoia, czyli to ta przemiana. Jeżeli ktoś się nie przemienił, to żeby nie wiem, na ile mszy chodził, żeby nie wiem, jakie ceremonie na nim odprawiano mu, to nic nie pomoże, bo chrześcijaństwo to nie magia, to nie magiczne zabiegi, że ktoś zrobi ciachu machu, coś tam, jakieś gesty wykona, czy coś tam innego i nagle stanie się coś.
Ja już wielokrotnie o tym mówiłem. Ludzie nierozumni całą masę rzeczy pojmują na sposób magiczny. I rzeczywiście pewne słowa pojawiają się, pewne gesty słowa pojawiają się w magii ludowej. Ja już mówiłem, ksiądz Józef Caruk, nieżyjący od lat, opowiadał mi takie coś, skąd się wzięło zaklęcie ludowe, hokus pokus. Mówiłem o tym. Mówiłem. Tacy ludzie se kombinowali. Ksiądz coś tam ma mrocze, prawda, nad chlebem i winem. Wino się zamienia w krew. Ten chleb się zamienia w ciało, czyli ksiądz musiał zaklęcie odmówić, a potem podnosi do góry i mówi hoc est corpus po łacinie. Oto ciało, a ludzie hokus pokus rozumieją. Prawda? Więc nie o to chodzi. Chrześcijaństwo to nie jest żadna magia. Jeżeli człowiek się nie przemieni, to żeby nie wiem, jakie ceremonie nad nim odprawiano, to mu nie pomoże. Patrzcie, jaka mądrość ludowa. Jaka mądrość ludowa była kiedyś, dzisiaj gdzieś to. Tyle mu to pomoże, co umarłemu kadzidło, ludzie mówili, prawda? Czyli jednak powątpiewali w to, że jakiekolwiek ceremonie odprawione nad człowiekiem, który nie ma już możliwości świadomego przyjęcia czegoś tam, że to, bo to byłaby magia, odprawić coś nad człowiekiem i już się on zmienia. Znamy tą przypowieść, znamy to. Oto stoję u drzwi i kołaczę, Chrystus mówi, prawda? Jeżeli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, to wejdę do niego i będę z nim, jak to po staropolsku, wieczerzał, a on ze mną. Jeżeli kilka elementów, ja stukam, ale tak, ktoś musi najpierw usłyszeć i otworzyć drzwi. Te rekolekcyjne apele, otwórzcie drzwi Chrystusowi, prawda? Otwórzcie drzwi. Jeżeli usłyszysz, musisz otworzyć drzwi i wpuścić. Bóg się do człowieka na chama nie włamuje. W butach nie wchodzi Pan Bóg w jego życie, jakbyśmy tak mogli powiedzieć. Jeżeli człowiek tego nie zrobi z własnej nieprzymuszonej woli, Bóg nie jest włamywaczem. Do niczego człowieka nie zmusza. Człowiek ma wolną wolę. To nie jest jak u ludzi wierzących w predestynację, że Pan Bóg jednych stworzył z góry, przeznaczył na potępienie, drugich do zbawienia i niezależnie od tego, co człowiek robi, to mu nic nie pomoże, jeżeli nie jest gdzieś tam, prawda, wybrany. Nie należy do grona wybranych. To jest herezja oczywista. Luther tak mówił. Luther nie, Calvin bardziej. Bardziej Calvin. Bardziej Calvin? No nie, bardziej Calvin. Luther z Calvinem się nie zgadzali co do wielu kwestii. Bo Luther na przykład wierzył w obecność Chrystusa w Eucharystii, a Calvin uważał, że to jest prosty symbol. I Luther mu nawet ręki nie chciał podać z tego względu. No nie, Calvin był Francuzem akurat. No nie. W każdym razie mamy tutaj to kluczowe pojęcie metanoi. Człowiek musi się przemienić. I teraz dalej. Bardzo wiele rzeczy musimy sobie to uświadomić. Jest bardzo niejasne, bo Chrystus też wielokrotnie mówił w przypowieściach. W przypowieściach. I Pan Jezus powiedział właśnie, nigdzie nie powiedział, że Królestwo Boże jest takie. Tylko co mówił? Królestwo Boże podobne jest do. No i tam wrzucał różne przykłady. Podobne jest do tego. Nie powiedział, jakie jest. Więc jak gdzieś dorwiemy jakąś broszurkę czy coś, że ktoś gdzieś tam miał wizję i był w Królestwie Bożym i wie, jak ono wygląda, ja to z góry mówię sobie. Święty Paweł do Tymoteusza pisze, apospolitych i babskich baśni unikaj. Tak jest, siedzi to tutaj w tekście, jest mocno. Unikaj po prostu. No ale ludzie lubią wierzyć w takie baśnie. Pamiętam kiedyś właśnie u księdza Caruka lata temu, pani, która prowadziła spotkanie z takimi paniami starszymi, zachorowała. No i ksiądz Caruk mówi, słuchaj, idź tam do tych kobitek, im coś tam poopowiadaj o Piśmie Świętym, o tym, o tamto, bo pani Zuzia, już nie żyje ta pani, bardzo, bardzo poczciwa, mówi, bo pani Zuzia jest chora i nie przyjechała. No i ja poszedłem i akurat trafiłem na bardzo taką zażartą dyskusję. Dyskusja dotyczyła tak zwanych objawień w Oławie na działkach, gdzie Matka Boska się w altance panu Domańskiemu miała ukazywać. No i te kobitki, prawda, oburzone takie były, proszę pana, a wie pan, że nawet księża nie wierzą w pana Domańskiego? A jak nie wierzyć w pana Domańskiego, jak mu się Matka Boska ukazuje? Taka logika. Tak.
No tam była cała afera, bo tam tysiące ludzi ściągały. Pan Domański wybudował jakiś kościółek, którego kardynał Pagulbinowicz nie chciał poświęcić. No tam całe kryje były. W każdym razie, ale ta logika. A jak tu nie wierzyć w Pana Domańskiego, jak mu się Matka Boska ukazuje? Trudno. W każdym razie ludzie mają takie pojęcie o chrześcijaństwie. A to jest takie proste. Nie wystarczy spełnienie pewnych rytuałów, pewnych zewnętrznych rzeczy, jeżeli człowiek nie jest przemieniony, nie dostąpił tej przemiany, tej metanoi, to mu to wszystko nic nie pomoże. I teraz pewnych rzeczy człowiek przemieniony już nie robi. Na przykład powiedzmy sobie w doktrynie Marcina Lutra. Człowiek jest simul justus et peccator, czyli jest jednocześnie usprawiedliwionym i grzesznikiem. Jak to wygląda? Ano, Pan Bóg bierze zasługi, Bóg Ojciec bierze zasługi Pana Jezusa i tego grzesznego człowieka niby płaszczem okrywa zasługami Chrystusa. I ten człowiek jest usprawiedliwiony w ten sposób. Zewnętrznie, według Lutra. Zewnętrznie. On jest dalej parszywym grzesznikiem i gdyby nie ten płaszcz zasług Pana Jezusa, to by poszedł do piekła. Tymczasem Pismo Święte mówi zupełnie co innego. Pismo Święte przecież mówi, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Więc to nie jest już ten stary człowiek, bo on się przemienił. I on pewnych nie może się usprawiedliwiać, że on robi to, bo taka jest jego grzeszna natura. Właśnie metanoia to jest też przemiana tej starej natury. Więc ten człowiek nie może się po 10 latach twierdzenia, że jest chrześcijaninem, nie może się dopuszczać tych samych uczynków, które się dopuszczał kiedyś i usprawiedliwiać tego, bo taka jest jego natura. To jest bluźnierstwo. To jest bluźnierstwo. To już nie jest jego natura. Nie jest powiedziane, że człowiek jest istotą bezgrzeszną. Nieprawda, to byłaby kolejna herezja. Ale na czym polega różnica? Jeżeli temu człowiekowi przemienionemu zdarzy się zgrzeszyć, to ten człowiek się potwornie źle z tym czuje, bo to już nie jest jego natura. To już nie jest jego skóra. On się bardzo podleczuje i on chce jak najszybciej się tego pozbyć. Prawda? Czy idzie do spowiedzi, prawda, czy coś innego, ale on się tak parszywie czuje, po prostu, że on chce się jak najszybciej tego pozbyć, bo to już nie jest część jego natury. Gdyby to było częścią jego natury, to by się czuł normalnie. Ale większość ludzi, tak jak patrzymy dookoła, zachowuje się tak, jak gdyby to dalej była część ich natury. Bo co? No bo widać, jeszcze nie przeszli tej przemiany, chociaż chodzą do kościoła zewnętrznie i tak dalej. To jest niesamowite, bo ludzie zapominają czasami, często zapominają o tym, co Chrystus powiedział, że bardzo wąska jest ta brama i bardzo wyboista i kręta jest ta ścieżka, która prowadzi do zbawienia i niewielu nią idzie. A szeroka jest droga i szeroka brama, która prowadzi na zatracenie, a wielu idzie tędy. I ludzie mówią, patrzą te kryteria, tfu, demokratyczne, bo gdzie większość, a mnie guzik obchodzi, gdzie większość. Większość pójdzie niestety na zatracenie i tak mówi Pismo Święte. I święci różni, jakbyśmy czytali żywoty świętych, i święci różni mistycy i tak dalej, oni nieraz nocami się modląc płakali, prawda, bo mieli tą wizję tych milionów idących gdzieś tam na zatracenie i tej garsteczki, która będzie uratowana, czyli zbawiona. I ich to boli, oni płaczą nad tym i tak dalej, ale wiedzą, że nie, no niestety tak jest zapowiedziane i tak będzie. Jak się rozglądamy na co dzień na ulicy, to chyba tak będzie. Na czym polega chrześcijaństwo? No na tym, że się słyszy ten głos i się otwiera te drzwi. No dobra, ale ktoś powie, no dobrze, ale skąd? Ja mam wiedzieć, że to jest głos Boga, że to Bóg do mnie przemawia. W jaki sposób ja mogę poznać Boga? W jaki sposób mogę dowiedzieć się, czego Bóg ode mnie chce? No i mamy tak. Rzymscy katolicy powiedzą, są trzy źródła. Mamy Pismo Święte,
mamy tradycję i mamy urząd nauczycielski Kościoła, czyli magisterium. Prawosławni powiedzą, mamy Pismo Święte, mamy tradycję. Nie mają czegoś takiego jak magisterium. Protestanci powiedzą, mamy Pismo Święte. Tylko. I teraz, jak czegoś nie ma w piśmie, to tego nie ma. Coś jest biblijne, albo coś jest niebiblijne. I tu się zatrzymamy chwileczkę. Szanowni Państwo, Nowy Testament w postaci takiej, jaki mamy w tej chwili, to jest to. To jest kompilacja właśnie greckiego tekstu. To jest takie naukowe wydanie, więc tu w przypisach jest dokładnie, z jakich manuskryptów pochodzą poszczególne fragmenty i tak dalej. To jest podstawa do tłumaczeń. Ale pierwsze pisma chrześcijańskie najprawdopodobniej pochodzą gdzieś z koło roku 64. Pierwsze. Ostatnia Ewangelia według tradycji z koło roku 90, między 90 rokiem a 95. Pisze się Apokalipsa świętego Jana. Ewangelia Mateuszowa gdzieś lata 80. pierwszego stulecia i tak dalej. Przez pierwsze kilkadziesiąt lat po wniebowstąpieniu Chrystusa to funkcjonowało jako ustna tradycja. Czyli najpierw była tradycja, nie pismo, tradycja. Później listy, Ewangelie, to zostaje domknięte, bo przyjęto później tak, że było mnóstwo tych różnych pism, ale później zaczęto to odsiewać, zastosowano kanon. Kanon to była taka trzcina miernicza, czy taka miara, takie kryterium, które pisma są święte, a które nie są święte. Jeszcze w trzecim wieku na przykład uważano za święte na przykład taki Didache, czyli naukę 12 apostołów, pasterz Hermasa i parę innych pism. Listy Barnaby, tam jakieś inne. Ale później zaczęto mówić tak. Za natchnione, za święte uważamy tylko te pisma, które, co do których nie ma wątpliwości, że albo wyszły spod ręki apostoła, albo ucznia apostolskiego. Łukasz nie był apostołem, ale był uczniem apostolskim. I tu się zamyka kwestia Pisma Świętego, Nowego Testamentu. Albo napisał to apostoł, albo uczeń apostolski. Wszystko co późniejsze, niepewne, koniec. Ale kto to ustanowił? Kto podjął ostatecznie taką decyzję? Kościół, proszę Państwa, który już istniał. Kościół podjął decyzję. Nowy Testament w takiej postaci, w jakiej go znamy, to jest przełom IV i V wieku. Do tamtego czasu to się wahało. Pewne księgi uważano za święte, pewnych nie uważano za święte, trwała przepychanka. W tej części świata uważano to, w innej części świata uważano tamto. I dopiero ostatecznie Kościół podjął decyzję na przełomie IV i V wieku. Przez te wszystkie lata funkcjonowała tradycja i autorytet Kościoła. Więc jak ktoś mi dzisiaj mówi, że to jest Kościół biblijny, a to jest Kościół niebiblijny, to ja mówię, co jest pierwsze, kura czy jajko? A w tym to łatwiej jest odpowiedzieć chyba na pytanie, co jest pierwsze, Kościół czy Pismo. No Kościół. Jeśli chodzi o Stary Testament, to pierwsze księgi Starego Testamentu powstały kilkaset lat po wydarzeniach opisywanych. Kilkaset lat. Przez kilkaset lat funkcjonowała ustna tradycja. Tak samo w Izraelu. Jest taka masa wariantów tekstu, taka masa różnych wariantów rękopisów, że człowiek, który nie ma fachowego przygotowania, się w tym nie połapie. No po prostu się nie połapie. Co do Starego Testamentu byśmy mogli zapytać księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, to by nam dopiero mógł powiedzieć, jaki to jest galimatias nieprawdopodobny. I gdzieś między rokiem 250 a 150 przed Chrystusem, gdzieś dokładnej daty nikt nie zna. W Aleksandrii na zlecenie króla Ptolemeusza II zebrało się 72 uczonych żydowskich, po 6 z każdego z 12 plemion izraelskich i postawiono przed nimi zadanie przetłumaczyć pisma żydowskie na język grecki. I przez 70 dni tłumaczyli. Później okazało się, że te tłumaczenia są prawie identyczne.
No i stąd powstała tak zwana Septuaginta, czyli grecka wersja Starego Testamentu, która była podstawą aż do czasów świętego Hieronima, była podstawą innych tłumaczeń i podstawą wiary Żydów w rozproszeniu. Mało kto z Żydów znał język hebrajski. To był język już wtedy martwy, to był język ludzi najbardziej wykształconych. 99% Żydów mówiło po grecku w tamtym czasie albo po aramejsku. Po hebrajsku mówiła tylko ta śmietanka intelektualna. Żydzi żyjący w rozproszeniu, w diasporze, używali później Septuaginty, czyli greckiego tłumaczenia Starego Testamentu. W tym tłumaczeniu znalazły się księgi, które później sami Żydzi uznali za tak zwane wtórno-kanoniczne, czyli one nigdy nie były w oryginale po hebrajsku, tylko w języku greckim zostały spisane i jako takie tam trafiły. Te księgi jako apokryficzne odrzuciła reformacja w XVI wieku. Odrzuciła. Ale te księgi są zachowane w Bibliach katolickich. Patrzcie, w koło roku 90 Żydzi za zezwoleniem Rzymian zwołali Sanhedryn. W miejscowości Jabne albo Jamni, różna pisownia jest, zebrali Sanhedryn, żeby... Jaki był główny powód zebrania tego Sanhedrynu? O tym się nie mówi. Haha. A zwołali Sanhedryn, żeby ustalić, co tu robić z tą sektą zwaną chrześcijanami. Co tu z nimi zrobić? I wtedy postanowili, ponieważ chrześcijanie używali Septuaginty jako Starego Testamentu, tego greckiego, postanowili odrzucić Septuagintę i wytyczyć tak zwany kanon palestyński, czyli te księgi zostawić, które były w oryginale hebrajskim od samego początku i po dziś dzień protestanckie wydania Biblii zawierają 39 ksiąg Starego Testamentu, a katolickie 46, bo protestanci odrzucają te księgi, które odrzucili Żydzi w Jabni. Tak, bo przyjęli kanon tak zwany palestyński protestanci. Odrzucili tamte. Chociaż Marcin Luther przetłumaczył jeszcze tamte księgi i w starych wydaniach Biblii Lutra te księgi są na końcu, jako tak zwane wtórno-kanoniczne. Są na końcu tych dawnych luterskich wydań Biblii. Współczesny protestanty już w ogóle nawet, no, z wyjątkiem jakichś tam naukowych wydań, te księgi zupełnie właśnie pomija. W prawosławnych jest jeszcze za Septuagintą kilka ksiąg Starego Testamentu więcej niż w wersjach rzymskokatolickich. To ciekawostka też jest taka. Chociaż są wyraźnie zaznaczone, że są to księgi wtórno-kanoniczne, że to nie jest ten ścisły kanon taki. Ale właśnie. I czytamy w Dziejach Apostolskich i w Listach Apostolskich, czytamy, jak wyglądał ten Kościół pierwszych kilkudziesięciu lat po w niebowstąpieniu Pana Jezusa. Jak ten Kościół wyglądał? Bardzo był naiwny. Nieprawdopodobnie naiwny. Ci ludzie uważali, że Pan Jezus powróci lada chwila. Że nie opłaca się wobec tego nic zrobić. Czytamy co? Że kto miał pole czy dom, to sprzedawał, przynosił pieniądze do apostołów, a apostołowie rozdawali każdemu według potrzeb. Czyli co? Komuna, proszę Państwa. I co robili? Gdzieś czytamy, że oni pracowali. Nie! Codziennie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, tam radowali się. Tak! Tak! Co miał, to sprzedał. Czekali na przyjście Pana, nic nie robiąc, tylko alleluja, prawda? Tak! A jak się skończyło? Jak wszystko sprzedali, przejedli, przepili, to potem co czytamy? A że nastał wielki głód. Palestynie. Nastał wielki głód i potem apostoł Paweł musiał po Macedonii, po Achaii gdzieś tam chodzić i zbierać datki na tych dziadów w Jerozolimie, którym się komuny zachciało, bo myśleli, że Pan Jezus przyjdzie za 2 tygodnie i do tego czasu to wszystkiego im jeszcze starczy, podtąd będą wszystkiego mieli, tak? A Pan Jezus nie przychodzi. I następuje pierwsza próba właśnie dla tego młodego kościoła. Jak to jest? Bo oni naprawdę wierzyli w to, że on lada moment przyjdzie, jeszcze nie zdążą wszystkiego posprzedawać, a przyjdzie.
A potem nagle bęc, a Żydzi mieli przykazane tym sekciarzom, tym odstępcom nawet szklanki wody nie podać. Dokładnie to samo Anglicy, proszę Państwa, robili w XVIII wieku. W Irlandii, jak wybuchło powstanie przeciwko Anglikom, to Anglicy umierali z głodu i z pragnienia po drodze. Tak, jak uciekali z tych terenów objętych powstaniem, bo żaden Irlandczyk nie podał im szklanki wody nawet. Dlaczego? A powiedzieli, a to są wasze przykazania. Bo Anglik miał przykazane pod wysokimi karami nawet Irlandczykowi szklanki wody nie podać katolikowi. No to Irlandczycy mówią, to my wam tym samym odpłacamy. Anglicy kłamali, bezczelnie kłamała prasa angielska, w kościołach angielskich bezczelnie protestanci kłamali, że tam 200 tysięcy Anglików wymordowano, guzik, prawda, 15 tysięcy Anglików i to głównie większość z nich umarła z chorobą z głodu. Tak propaganda angielska trąbiła bezczelnie. A w XVII wieku jeszcze, kto zna język angielski, The Holy Madness, ale podobno już na polski przetłumaczone, Święte Szaleństwo, książka naszego rodaka, profesora Adama Zamoyskiego, jak zakładano Stany Zjednoczone. Kto je zakładał? Sekciarstwo. Ci, którzy byli prześladowani przez Kościół Państwowy Anglikański, wsiadali na statki, wjali do Ameryki i tam zakładali kolonie swoje różne. Takie dziwactwa tam uskuteczniali, że mała głowa. Jeszcze pod koniec XVII wieku w kolonii Massachusetts, prawda, w miejscowości Salem powieszono 20 kobiet niewinnych, bo jakieś dzieci zeznały, że widziały, jak one latały na miotłach. Tak, pastora nawet powiesili, który chciał tej histerii położyć kres i dopiero się sprawa skończyła, jak te dzieci już w apogeum tej histerii oświadczyły, że widziały, jak żona gubernatora lata na miotle. Gubernator się przestraszył, przysłał oddział wojska i spacyfikował towarzycho. I tak, niedaleko tej miejscowości dzisiaj jest Uniwersytet Harvarda. To oni robili jeszcze w końcu XVII wieku, takie numery odstawiali. A potem będą oskarżać, że tutaj to palenie czarownic było, że to. No oni trochę więcej tych czarownic załatwili, z tym, że nie palili, a raczej wieszali, prawda, albo miażdżyli drzwiami na przykład. Widną kobietę kładli na drzwiach od stodoły, kładli na niej drugie drzwi od stodoły i kładli kamienie. Cała wioska kamienie układała. Tak robili. A jeszcze Matthew Hopkins, taki łowca czarownic w Anglii, to się chwalił, że osobiście 600 powiesił. Jeszcze postulował, żeby po dwie na jednym stryczku dla oszczędności wieszać. Tak, a potem się wszystko na katolika zwali. A potem się wszystko na katolików zwali. Proszę Państwa, przez całe średnie wieki tylu czarownic nie załatwiono, prawda, w całej Europie katolickiej, co w krajach protestanckich przez 100 lat. Taka jest prawda, tylko o tym się nie mówi, bo w XVIII wieku, najpierw w XVI wieku tak zwani humaniści już zaczęli zakłamywać, a potem masoneria w XVIII wieku dobiła ostatecznie. I paszkwile całe wychodziły, pan Voltaire pisał i inni, prawda, jakie tutaj straszne rzeczy się działy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnią czarownicę na ziemiach dzisiaj polskich załatwiono na początku XIX wieku w protestanckich Prusach. Tak, dobra, ale jak ten Kościół wyglądał właśnie? Ano właśnie tak wyglądał, tak naiwnie. Kościół Nowego Testamentu, Kościół tak zwany biblijny, czyli Kościół, powiedzmy, ten, który opisany w Dziejach Apostolskich i w Listach Apostolskich, to jest niemowlę leżące w łóżeczku, w wózeczku. I co byśmy chcieli, żeby Kościół XXI wieku był cały czas tym niemowlakiem, że sięgamy cały czas do tego opisu z Nowego Testamentu, z dziejów apostolskich i ustalamy Kościół biblijny, jego biblijności będziemy strzegli. To jest tak, jakbyśmy wymagali od chłopa 59-letniego, jak ja, żeby leżał w łóżeczku, prawda, ze smoczkiem w gębie i robił... Prawda? Tak, śmiech na sali. Święty Paweł Apostoł, pisząc swoje listy, co pisał? Ja bym chciał już was karmić stałym pokarmem, ale nie mogę. Was muszę ciągle mlekiem karmić. Ciągle wam muszę o podstawowych rzeczach mówić. O nim chciał coś więcej mówić, a oni ciągle byli tymi niemowlętami leżącymi w tym beciku, w tym łóżeczku. I co niektórzy by chcieli, żeby tak było po dziś dzień. Kościół biblijny, czyli sięgamy do Nowego Testamentu, tak jak tam było opisane, tak ma być. A to nie jest żadna norma, tylko to był opis tego, co robiono, ale później po prostu pewne rzeczy usprawniano. To nie było
objawienie, że tak ma to po kolei ma wyglądać. To była metoda prób i błędów, szanowni państwo. I Kościół przez 2000 lat cały czas idzie metodą prób i błędów. W prawosławiu na przykład nie ma urzędu nauczycielskiego, ale jest jedna zasada. Pismo Święte nie może być interpretowane inaczej, jak poprzez pryzmat tradycji ojców. No nie to, że ja sobie wymyślę coś tam gdzieś, przeczytam pismo, coś mi przyjdzie do głowy i nagle będę z tym wszystkim latał po świecie, głosił, pisał książki, prawda, i tak dalej, i zbiorę sobie jakąś grupę wyznawców, a potem sobie założę organizację i nadam jej nazwę Kościół. I mamy parę tysięcy takich instytucji w Stanach Zjednoczonych, które mają w nazwie Kościół. Albo. Jest coś takiego jak eklezjologia, czyli nauka o Kościele. Warto by się z tym zapoznać. Czy tak se każdy może po prostu zebrać iluś... No, kiedyś było w Polsce tak, no, później zwiększono tę liczbę. Ktoś sobie mógł zebrać 15 zwolenników i iść się zarejestrować jako Kościół. I niektórzy się rejestrowali. Tak. I... Bo kościoły, związki wyznaniowe były zwolnione z różnych tam opłat i tak dalej. I na przykład byli tacy, którzy sprowadzali samochody, byli tacy, którzy sprowadzali magnetowidy, jakieś inne rzeczy z zachodu, anteny satelitarne, nie płacili podatków od tego i robili niezły biznes. Bo się sam biskupem się mianował, jeden z drugim jakimś tam. Tak, były takie przypadki. Teraz chyba trzeba mieć co najmniej 100 zwolenników, zdaje się, żeby założyć coś takiego. W Stanach Zjednoczonych chyba dalej 15 jest. Idzie do sędziego się zarejestrować, ma kościół zarejestrowany. I sam się może mianować biskupem, arcybiskupem, niepotrzebne skreślić. W każdym razie, oczywiście ja nie będę tutaj wchodził w jakiekolwiek sprawy dogmatyczne, bo jeden kościół głosi sobie to, drugi kościół sobie głosi tamto, no ktoś inny powie, że ja też nie mam racji, bo kościół jest jeden prawdziwy, a reszta to są sekty, prawda, schizmy i tak dalej, a niech sobie tam to ludzie rozbierają jak chcą, to mnie w tym momencie nie interesuje, mnie interesuje tylko właśnie jedna rzecz, to jest właśnie to, co mam czynić, mężowie, bracia. Strażnik w więzieniu pyta, co ja mam czynić, żebym był zbawiony, czy żebym był uratowany, co mam czynić? No i ta odpowiedź. Uwierz w Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. I co to znaczy uwierz w Jezusa Chrystusa? I tu znowu jest to uwierz w. Uwierzyć w Boga, uwierzyć w Chrystusa, nie. Uwierzyć Bogu, uwierzyć Chrystusowi. Zaufać Bogu, zaufać Chrystusowi. Tak, o to chodzi. Co z tego, że ja będę wierzył, że Jezus jest Synem Bożym, jeżeli nie będę ufał Jezusowi i nie będę szedł w Jego ślady. Ta książeczka ma chyba ponad 3000 wydań od chwili swego powstania. O naśladowaniu Chrystusa. Taki traktacik przypisywany niejakiemu Tomaszowi a Kempis w XV wieku. Powstał taki nurt w Europie zwany devotio moderna, czyli taka nowoczesna, współczesna pobożność. Ta książeczka przez pokolenia była czytana. Miał ją w więzieniu rotmistrz Pilecki. I polecał swoim dzieciom, swojej rodzinie trzymać się tego tekstu i czytać ten tekst. Książę Conti i książę Condeusz, uwięzieni przez kardynała Mazarin w twierdzy Vincennes. No w tej chwili to jest w Paryżu, jakieś było kilka mil poza Paryżem, a mila to wtedy było 7 kilometrów z haczykiem. No książę Condeusz no, był taki troszeczkę no, bardziej liberalny i nie bardzo w coś tam wierzył, a książę Conti był bardzo, bardzo pobożny, zresztą później chyba kardynałem nawet został. I książę Conti, coś tam był zaczytany, no i Condeusz się go pyta, co wasza książęca mość tak pilnie czytasz? On mówi, o naśladowanie Chrystusa. No a Conti, który był trochę cyniczny, Condeusz, który był trochę cyniczny, mówi, ja bym wolał poczytać naśladowanie księcia de Beaufort, bo książę de Beaufort, prawda, Franciszek de Vendôme, książę de Beaufort kilka lat wcześniej uciekł z Vincennes.
No, więc Kondeusz wolałby czytać naśladowanie księcia de Beaufort, gdyby takie było. W każdym razie taka mała książeczka. Kto to dzisiaj zna, kto to dzisiaj czyta? Ja mówię, 3000 wydań było. Najpopularniejsze teksty chrześcijańskie wszechczasów to co? Jaki był najpopularniejszy tekst chrześcijański od 2000 lat? Psałterz, proszę Państwa. Psałterz. Kiedyś Biblia, no to była taka gruba książka, bardzo często gdzieś tam na łańcuchu przykuta do jakichś pulpitów jeszcze w bibliotekach i tak dalej, no bo nie było ani takiego papieru cienkiego jak dzisiaj. Tak. Natomiast bardzo często wydawano sam psałterz, Sefer Tyfila, czyli dosłownie księga modlitw po żydowsku. Dlatego, że jeszcze, no, jak na razie, nikt nie założył sekty opierając się na psalmach. To są modlitwy. Tam nie ma takich tekstów, żeby na ich bazie, na ich podstawie sektę założyć. Dlaczego mnisi irlandzcy wozili ze sobą, oni byli wynalazcami kieszonkowej Biblii. Znaczy nie Biblii jako całości, bo to by rzeczywiście zbyt wiele miejsca zajmowało, ale oni mieli miniaturowe, i to przecież ręcznie pisano wtedy, prawda? VI, VII wiek. Ręcznie pisany psałterz. Taki, żeby go można w podróżnej torbie przy mule mieć. Bo nie wolno było kiedyś osobie duchownej dosiadać konia. To było przez wiele soborów średniowiecznych zakazane. Absolutnie. Sobór Lateranski IV podkreślił. Kto się tego pilnował? Biskupi jeździli konno. Papież Juliusz II, prawda, jeździł w zbroi i toczył wojny. A Sobór Laterański IV wyraźnie podkreślał, to nie była nowa nauka, tylko było to podsumowanie nauki całego Kościoła od początku. Osobie duchownej nie wolno dosiadać konia, bo to jest zwierzę bojowe. Nie wolno nosić broni, przelewać krwi. Nie wolno ubierać się w kosztowne szaty kolorów jakichś tam złotych, srebrnych i innych, z wyjątkiem, jeżeli to jest jedyny wyjątek, jeżeli są to szaty jakieś liturgiczne. Nie wolno się obwieszać złotem, łańcuchami i tak dalej. To jest wszystko napisane w aktach soborowych synodalnych od początku istnienia Kościoła. Sobór Laterański IV to przypieczętował. Całe rozdziały są na ten temat. Kto się do tego stosował? Który z dostojników kościelnych się do tego stosował? A żaden. Potem powstają takie teksty, wizja Piotra Oracza, takie angielskie teksty Langlanda, prawda, i tak dalej, gdzie się z tego pisarz właśnie nabija. Że są przepisy, a nikt się do tego nie stosuje. Prawda, prałaci i tak dalej, obwieszeni złotem. A! Nie wolno brać udziału w świeckich rozrywkach typu turnieje rycerskie, polowania i tak dalej, osobom duchownym. A tu mamy biskupa w kosztownych szatach ze złotym łańcuchem na szyi i z sokołem na ramieniu, prawda, na polowaniu na przykład. Albo papież Juliusz II na koniu w pełnej zbroi, prawda, i toczy wojnę. Właśnie. Właśnie. Jaki ma być Kościół? Jaki ma być Kościół? Coś, czy to, co jest siłą Kościoła, bierze się... Skąd się to bierze? To, co jest siłą Kościoła. Czy to Kościół sam z siebie coś tam wytwarza, robi? Nie. Ano nie. Czy my mamy czekać, aż coś z zewnątrz z kolei przyjdzie i dopiero coś się zacznie dziać? Też nie. No to jak to jest? To nie jest z was, święty Paweł mówi. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Że ja sobie wypracowałem zbawienie. Bo Eras z Rotterdamu, autor naśladowania Chrystusa i inni, Eras przyjaźnił się z tymi ludźmi z tych kręgów. To mówi zaraz. A jakim cudem ja mam dojść do tego i to ustalić, czy już se zasłużyłem na to zbawienie, czy se jeszcze nie zasłużyłem? Nie wiem tego. Ja się zdaję na miłosierdzie Boże. I teraz
Jezus mówi w Ewangelii Jana, która jest bardzo trudną Ewangelią. W 7 rozdziale są takie słowa, które ludziom żyjącym teraz, tu i teraz, bardzo mogą pomóc. W ostatnim wielkim dniu święta czytamy, stanął Jezus i głośno zawołał. Jeżeli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus jeszcze nie został uwielbiony. Duch Święty został dany, w Dziejach Apostolskich czytamy, w dniu Pięćdziesiątnicy. Został zesłany na ziemię. I ten dzień, dzień Pięćdziesiątnicy, opisywany w Dziejach Apostolskich, jest uważany za początek Kościoła na ziemi. Kiedy powstał Kościół? Przyjmujemy, że w dniu Pięćdziesiątnicy. W dniu zesłania Ducha Świętego. Duch Święty został na ziemi. W czasach Starego Testamentu Duch Święty nie przebywał na ziemi. Duch Boży, Ruach Elohim, był zsyłany na konkretnego człowieka na konkretny czas. A potem odchodził. Jak to jest o Saulu napisane? Że Duch Pański odstąpił od Saula, a wszedł w niego zły duch. Prawda? Tak w tym poprzedniku Dawida. Chodziło o króla Saula właśnie. Tak, Duch Boży przychodził do człowieka, do jakiegoś proroka, ale potem odchodził. A Chrystus powiedział, jak ja pójdę, jak ja umrę, to dopiero Duch Święty do was przyjdzie. Inaczej, nie jak ja umrę. Jak odejdę do Ojca, nie zostawię was sierotami, powiedział, ale wam dam innego pocieszyciela, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie zna. I Jezus powiedział wyraźnie, że świat będzie odrzucał Ducha Bożego. Jezus powiedział tak, wiele mam jeszcze rzeczy wam do powiedzenia, ale teraz tego znieść nie możecie. Ale On, Duch Prawdy, gdy przyjdzie, wprowadzi was we wszelką prawdę. I nie można brzdąkać w gitarę w piwnicy przy świczce, wyciągać ręce, zaciskać powieki, przyjść Duchu Święty. No Duch Święty jest. W dniu Pięćdziesiątnicy został zesłany na ziemię. Skąd on ma przyjść? W ostatnim wielkim dniu święty Jezus powiedział, z wnętrza waszego popłyną rzeki wody żywej, a to mówił o Duchu. Człowiek, który przeżył tą metanoję, tą przemianę, przyoblókł się w Chrystusa, jak Pismo Święte mówi, uczynił swoje ciało świątynią Ducha Bożego. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Paweł się pyta, prawda? I że Duch Boży mieszka w was. Jeżeli mieszka, to z wnętrza popłyną rzeki wody żywej. A jeżeli nie mieszka, to co ma popłynąć? Na tym polega chrześcijaństwo. Żeby mieć w sobie to źródło wody żywej. Na tym polega chrześcijaństwo. Jeżeli czuję, że tego nie mam, że w moim życiu nie radzę sobie z tym, że takie owakie grzechy ciągle mi się powtarzają, to znaczy, że coś jeszcze nie jest tak i muszę przyjść do Pana Boga i się z Nim rozmówić, jak to jest. Jeżeli człowiek dostąpi tej metanoi, jeżeli człowiek zostanie wyrwany z tego matryksu, są świadectwa na ten temat. Dzisiaj ludzie nie czytają na przykład żywotów świętych. Moi dziadkowie mieli taką knihę wielką, ja się wcześniej nauczyłem czytać i czytałem z takimi wypiekami, prawda, te żywoty świętych. Ludzie kiedyś to czytali, dzisiaj to mało kto w ogóle do tego zagląda. Chyba, że naprawdę starsi ludzie, albo tacy już naprawdę mocno pobożni, a reszta to przepraszam za brzydkie wyrażenie, olewa takie rzeczy. Tak. Dziadek z kościoła wracał, to se Pismo Święte brał i se powtarzał czytania mszalne w domu. Jeszcze raz to czytał, prawda, co tam było i sobie tam rozważał i tak dalej. Kto ty dzisiaj takie rzeczy robi, nie? Ci ludzie mają inne świątynie. Voltaire nazwał giełdę świątynią handlu. Dzisiaj ludzie do galerii idą w niedzielę i tam mają świątynię taką, że nie jedną katedrę, prawda? Z moimi dziećmi tam idą za rączkę.
Ja byłem, pamiętam, moi rodzice śpiewali w kościelnym chórze. Nie było, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Wiecie, kiedy byłem pierwszy raz w kościele? A tuż przed komunią jakoś tak jak. Tuż przed komunią. Bo dzieci do kościoła nie prowadzono. Nie było w kościele wycia, wrzasku, prawda, i tak dalej, biegania po kościele, bo były sale katechetyczne, rodzice tam zostawiali dzieci w takiej niedzielnej szkółce, tam się zakonnice zajmowały tymi małymi dziećmi. I te dzieci nie szalały po kościele, nie biegały jak dzisiaj i nie darły się. Prawda? Tak było. Komu się nie chce dzisiaj tego robić, widać. A w angielskich kościołach to widziałem z tyłu. Całe place zabaw za ławkami. Słychać warkot samochodzików, prawda, i wrzask dzieci. I nie wolno zwrócić na to uwagę. Tak, taka jest Anglia. W Stanach Zjednoczonych to samo. Dziecko to święta krowa. Jest. Ona może biegać po kościele, wszystko robić. W każdym razie i myśmy jako dzieci małe takie, myśmy marzyli o tym, żeby przestąpić ten próg tego kościoła. Bo to był jakiś dla nas kolejny próg wtajemniczenia w życie. Prawda? To były progi przejścia. To były takie progi przejścia. Myśmy się nie mogli doczekać, kiedy... No raz właśnie, mówię, rodzice mnie zabrali na rezurekcję. Jak miałem chyba 6 lat, nie spałem. Tak. Ja się bałem, że zaśpię. No ale mieszkałem niedaleko kościoła, a tam już od 5 rano strzelali z kali chlorku, więc huk był taki, prawda, że nie sposób było zasnąć. Rodzice mnie zabrali i tam z tego chóru widziałem wszystko, co tam się działo na dole. Oczywiście wszystko było po łacinie, nic tego nie rozumiałem. No ale później w domu babcia miała taki stary kredens, zakładałem prześcieradło. Brałem kieliszek taki duży do wina, wlałem wody, brałem opłatki takie duże, tak się na choinkę wieszało, brałem i mojej siostrze kazałem odpowiadać. Ja, prawda, do minus w obisku, a moja siostra młodsza ode mnie musiała et cum spiritu tuo i tak dalej. Tak, proszę Państwa, było, tak, tak było. No właśnie, na czym polega chrześcijaństwo? Ludzie z ogromną powagą do tego wszystkiego kiedyś podchodzi. Z ogromną powagą, nie tak jak dziś. Stoi sobie, prawda, i tylko patrzy na zegarek, kiedy się skończy, nie? A tutaj ksiądz mówi godzinę. Jak on długo odprawia? U nas to 40 minut i się kończy, prawda? Tak. A u prawosławnych, 2 godziny, kto by tam 2 godziny wystał? Co to jest 2 godziny? W klasztorach, gdzieś tam na Meteorach, czy na Atosie, czy gdzieś, to są nabożeństwa po 7 godzin i więcej. Oczywiście, że nie stoją cały czas, tylko wyjdzie gdzieś tam, coś zrobi, wraca i tak dalej, ale to jest to. Patrzcie, muzułmanin ma obowiązek religijny raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki. Jakby przed katolikowi rzucili takie hasło, że każdy katolik ma obowiązek raz w życiu, prawda, odbyć pielgrzymkę do Santiago de Compostela albo do Rzymu, jaki by się wrzask rozległ. A muzułmanie nie wrzeszczą. 4 razy na dzień się modlą. 5. Tak. Gdyby powiedziano katolikowi, że musi się 5 razy dziennie modlić, obojętnie co robi. Przychodzi, bam, 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 jakiś tam dzwoneczek zadzwoni, ma wszystko zostawiać i 5-10 minut, prawda, się pomodli. Jaki byłby wrzask? Jaki byłby wrzask? No się modlą i zażynają ludzi, nie? Tak. Tak. Druga sprawa. Jaki byłby wrzask, gdyby na przykład egzekwowano post. Za, śmieszne teraz, za Bolesława Chrobrego, za nieprzestrzeganie postów, pałką zęby wybijano. Nie, oczywiście nie zachęcamy do tego typu praktyk, ale jak ludzie to poważnie traktowali. I jest w Muzeum Londynu, jest taki list, nie pamiętam, chyba z XVII wieku, donos. Ktoś uprzejmie donosił władzom, że widział, jak jego sąsiad w piątek jadł mięso. Prawda? Tak ludzie poważnie pewne rzeczy kiedyś traktowali. Właśnie. Na czym polega właśnie chrześcijaństwo? No chrześcijaństwo przede wszystkim polega na tej świadomości, że to, w czym my żyjemy aktualnie, w tej chwili, to nie jest rzeczywistość. To, co ja mówiłem, w paniówkach, tak?
na Śląsku miesiąc temu. Aleksandria, największe miasto starożytności, milion mieszkańców i ludzie z tego miasta, pobożni chrześcijanie, uciekają na pustynię i tam sobie żyją jako pustelnicy. Potem powstają całe wspólnoty tychże pustelników i stąd się bierze ruch monastyczny, stąd się biorą klasztory. Dlaczego ci ludzie z tej Aleksandrii uciekają? Ano dlatego, że postrzegają tą Aleksandrię jako wylęgarnię wszelkiego rodzaju zła, diabelstwa itd., itd. I dzisiaj ludzie po prostu, gdyby mieli świadomość tego, o czym my tutaj mówimy, to by tę rzeczywistość, w której my żyjemy, tę rzeczywistość rozpoznawali jako taką Aleksandrię. Jako taką Aleksandrię. I to o znacznie większej sile rażenia, bo jeszcze mamy media. Wtedy nie mieli tych mediów, tej telewizji, tego radia, tego internetu, tego wszystkiego. A dzisiaj dzięki temu mają 100 razy większą siłę oddziaływania. I teraz właśnie ludzie piszą do mnie. Kolega jest świadkiem. Ludzie piszą. Co bym im poradził czytać? Ja mówię, no, oprócz Ewangelii, tę książeczkę o naśladowaniu Chrystusa. Ona jeszcze nikomu nie zaszkodziła, proszę Państwa. Tak. Po przeczytaniu tej książeczki nie założymy żadnej sekty. Ale to trzeba czytać i starać się tym żyć. Tak samo z Ewangelią. Nie wystarczy znać Ewangelię, można znać Ewangelię na pamięć. No i co z tego? Ja znam ludzi, którzy znają prawie na pamięć. No i co z tego? I będą się cytatami przerzucać i okładać jak cepem, prawda, jeden drugiego. Albo tu jest napisane, albo tam jest napisane, albo tu jest napisane, albo tu jest napisane. No i co z tego? Za co Pana Jezusa prześladowali? Za niebiblijność, między innymi. Za niebiblijność, tak. A wiecie, na czym to polega? Pan Jezus mówi, powiedziano ojcom waszym. Co to znaczy? A napisano w Torze. Powiedziano ojcom waszym. I co? A ja wam powiadam. A, to on się stawiał ponad pismo. On był niebiblijny. Tak, Pan Jezus był niebiblijny. Tam było napisane, że w szabat nic nie można robić. A Pan Jezus uzdrawiał w szabat. Tam było napisane, że w szabat nie wolno nic robić, a uczniowie jego, prawda, łuskali kłosy. Jeszcze jedli niemytymi rękami, prawda, i tak dalej. Oni byli niebiblijni. Pan Jezus był niebiblijny. Za co pierwszy chrześcijan prześladowały władze rzymskie? Za nietolerancję. Tak, za nietolerancję. Chrześcijanie byli nietolerancyjni. Rzymianie byli tolerancyjni. Im by to, że tak się brzydko wyrażę, zwisało i powiewało, żeby chrześcijanie sobie swoją świątynię wybudowali w Rzymie, jakby tylko mieli za co wybudować i modlili się do Jezusa. Im by to nie przeszkadzało. Ale chrześcijanie stanowczo odmawiali oddawania czci bóstwom państwowym. Mówi, że to są demony. Chrześcijanie mówili. Nie ma innego Boga, jest jeden Bóg. Aha, to wy jesteście nietolerancyjni. Bo nie uznajecie bogów tych mitry nie uznajecie, prawda, tego, to jesteście nietolerancyjni. No i dzisiaj to, a dzisiaj to nas się nie ściga za nietolerancję? A po sądach się nie włóczy za nietolerancję? A taka Mary Wagner w Kanadzie, za co ona siedzi raz po raz? Za nietolerancję siedzi oczywiście, bo manifestuje, demonstruje przed klinikami aborcyjnymi i tam różne inne rzeczy robi, prawda? Jest prześladowana za nietolerancję. Tak. Więc proszę Państwa, chrześcijaństwo polega na tym, że musimy sobie zdać po pierwsze sprawę z tego, że żyjemy w świecie, który jest Matrixem, czyli jest czymś absolutnie nierealnym z punktu widzenia Bożego. Po drugie, musimy być z tego uratowani, czyli inaczej zbawieni w żargonie kościelnym, a skoro już zostaniemy z tego dziadostwa wyciągnięci, przeniesieni do innej rzeczywistości, a to czytamy u świętego Pawła, w liście świętego Pawła, tak? Że nas wyrwał z mocy ciemności, Pana Chrystus, wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł, nie, Bóg, Ojciec, wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa umiłowanego Syna swego. Tak jest jak było napisane. Wyrwał nas z mocy ciemności, z tego Matrixa i przeniósł do królestwa Syna swego. I to pisze do ludzi żyjących. To znaczy przeniósł ich, chociaż jeszcze żyją w ciele. To nie to, że po śmierci będę zbawiony. Nie. Uratowany to już jestem tu. Uwaga.
Niech umarli grzebią swoich umarłych, Chrystus powiedział. Prawda? A ty idź za mną. Bo on mówi, że ja muszę pogrzebać mojego ojca. Niech umarli grzebią swoich umarłych. No jak umarli mogą grzebać umarłych? Umarli duchem. Umarli duchem, ci, do których już nic nie trafia. Niech se grzebią umarłych. W chrześcijaństwie nie ma pojęcia śmierci. O chrześcijaninie w dawnych dokumentach nikt nie mówi, że umarł ten, umarł tamten i tak dalej. Nie. Się pisało, mówiło, on zasnął w Panu. Umiera ten, kto jest martwy duchowo. To on umarł. To on umarł, naprawdę. Niech umarli grzebią swoich umarłych. I my jesteśmy świadkami, chodząc, jeżdżąc tramwajem, autobusem i chodząc ulicami, jesteśmy świadkami marszu żywych trupów. W Apokalipsie czytamy, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Miliony żywych trupów chodzą po ziemi, ci ludzie nie wiedzą, że są umarli. Oni mają imię, że żyją. Oni chodzą, oni jedzą, oni mówią, ale oni są umarli. Niech umarli grzebią swoich umarłych. O takich umarłych Jezus mówi. I teraz i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Mówi Pismo. Wzbudził z czego? Z tej nierzeczywistości, z tego matryksa obudził, przeniósł. I człowiek, który przeszedł tą przemianę, tą metanoję, on jak patrzy na świat ten, dookoła, to on go zupełnie inaczej postrzega niż człowiek, który tej przemiany nie przeszedł. Taki starzec Paisios z góry Atos, raka u niego wykryli w Tesalonikach, był w szpitalu i potem wrócił na Atos na jakiś czas, jak się lepiej poczuł i się go tam współbracia pytali, no i jak w tym wielkim mieście, jak ty tam się czułeś? On powiedział, jak w domu wariatów. Tak, jak w domu wariatów. I my się przyzwyczailiśmy do pewnych rzeczy. Dla nas pewne rzeczy są niby normalne, ale człowiek, który przeszedł przemianę, dla niego pewne rzeczy od razu widzi, że to jest kupa wariactwa i wtedy dopiero zaczyna się cyrk, bo jego własna rodzina, znajomi, przyjaciele i tak dalej, by tyś zwariował. Tobie odbiło z tym Panem Bogiem, prawda? Tobie odbiło. Przepraszam, a dlaczego to jest dom wariatów z tego punktu widzenia? Czy mógłby Pan to bardziej uzasadnić, żeby no, ludzie umieli to znaczy, powiedzieć? Dlaczego on powiedział, że to mu się wszystko wydaje? No, to by bardzo długo było rozwijać, ale on na przykład tam poświęcił chyba z pół rozdziału właśnie coś takiego, że idzie człowiek i prawda, z gęby i z nozdrzy mu bucha dym, prawda? Czy Pan Bóg stworzył do tego człowieka, nie? No ja wiem, ja większość mojego życia paliłem. I to jest coś takiego właśnie, do takiego starca prawosławnego gdzieś tam w Rosji przyprowadził jakiś człowiek syna i mówi, Batiuszka, weź ty z nim pogadaj, ja już do niego nie mam siły. No on ma tam 14 czy 15 lat, popija, pali i tak dalej. Ja mu tłumaczę, on mnie nie słucha. A ten starzec mówi, ale od tego ojca waliło machorom na 10 metrów. No to jaki on mu przykład daje, nie? Dzieci małpują. Dzieci to są małpki takie, małpują wszystko. Ja mówię, to opowiadałem, co moja siostra miała tam 10 lat, czy 7, czy coś, to też mamy szpilki zakładała, szminką się malowała, przed lustrem się tam, prawda, prężyła i ojca kapelusz zakładałem. Tak dzieci robią po prostu. No. I ten człowiek mówi, no nie, wiesz, to jak będziesz miał 18 lat, to będziesz mógł. Czyli do 18 roku życia to mi nie wolno się jej robić błazna i świni, ale jak skończę 18 lat, to mogę się jej robić błazna i świnia, prawda? To tak mniej więcej tak to wygląda. I z punktu widzenia tych ludzi, dla których tamte rzeczy są aberracją i wariactwem, to ten świat, w którym większość ludzi właśnie to robi, jest domem wariatów. Oni tak to postrzegają. To jest wszystko odwrotnie robione niż w tym świecie Bożym. To jest wszystko odwrotnie robione. Takich śmieszniejszych rzeczy. Jest taka apokryficzna księga Henocha. Czyli niekanoniczna księga Henocha. I tam w tej księdze Henocha fajne takie rzeczy są, jak to te upadłe anioły, demony, prawda, zrzucone na ziemię, różnych rzeczy ludzi nauczyły. I czego nauczyły kobiety? Zbierać zioła i malować je. Na przykład.
To by się bardzo wielu kobietom nie podobało. Przemysł farmaceutyczny by ucierpiał, prawda, i kosmetyczny i tak dalej, gdyby się chcieć takich rzeczy mocno trzymać, tak kurczowo, no ale mnie to jest jako pewna taka, pewien taki wtręt. To jest pierwszy odcinek, ja w tej chwili kończę. To jest pierwszy odcinek, na czym polega chrześcijaństwo. Musimy sobie prostować pewne rzeczy. Nie żadne nawrócenie, tylko po prostu głęboka wewnętrzna przemiana. To jest raz. A później co? A później mówię, co znaczy wiara? Czyli nie mówię wierzyć w coś, tylko wierzyć komuś, ufać komuś. Pistis po grecku. In God we trust. To jest ufność, to jest zaufanie. Tak, Amerykanie nawet na banknotach mają oczywiście, to jest w tej chwili już komedia, jak oni piszą in God we trust, czyli pokładamy ufność Bogu, prawda, nie? To sobie kpinę robią. I każdy polityk amerykański, żeby nie wiem jaki łajdak był, prawda, i tak to będzie God bless you, God bless you. Niech was Bóg błogosławi. Czyli bluźnią. No. Tak, se wycierają tym Panem Bogiem, prawda, buźki. Także, tak samo jak i tak zwaną demokracją. No, oni mają w nosie, prawda, demokrację. To różne służby. O, służby. Jakie to są służby? Kto to słyszał, żeby sługa człowieka podglądał, podsłuchiwał i to jeszcze za jego własne pieniądze, nie? No, a niestety na tym to polega. Dobra, to, czyli kończymy sobie pierwszą, jeszcze widzimy następne rzeczy. Pismo Święte, to co my mówimy, Pismo Święte, wywodzi się z tradycji. Najpierw była tradycja ustna, potem ona została spisana, ale najpierw przez ileś lat funkcjonowała jako tradycja ustna, zanim została spisana i jest to zapis pewnych doświadczeń raczej, niż to jest jakaś norma. Bo ja znam ludzi, którzy by chcieli dzisiaj zakładać jakieś kościoły, parafie i tak dalej, wzorując się na dziejach apostolskich, im śmieszne rzeczy wychodzą, a znałem takiego człowieka, który objeżdżał Polskę, na nieszczęście był emerytowanym kolejarzem, miał legitymację kolejarską i za darmo mógł jeździć i nawiedzał różnych duchownych, różnych kościołów i ich przekonywał, że prawdziwy kościół to powinien być wspólnotą taką dóbr. Tak, w dziejach apostolskich jest napisane, że nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, tylko wszystko było wspólne. I jeszcze w dodatku powinien uczyć się Esperanto, bo Pan Bóg natknął Duchem Świętym Ludwika Zamenhofa, żeby wynalazł język, w którym będzie głoszona Ewangelia wszelkiemu stworzeniu. Prawda? Więc fixum dirdum totalne. Więc widzimy, jak ostrożnie trzeba podchodzić do kwestii biblijności czy niebiblijności. To nie jest takie proste, jakby się komuś wydawało, albo wy to jesteście biblijni, a my to jesteśmy biblijni i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym to sobie będziemy następnym razem rozmawiać. Dziękuję.